Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje 3 punkty. W pierwszym punkcie rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, druk 2503, do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. W drugim punkcie zmiany w składzie osobowym podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych i w punkcie trzecim rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, druk 2877 i druk 3000. Czy są uwagi do proponowanego porządku? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam przyjęcie porządku obrad. Chciałem powitać naszych gości w osobach pana Piotra Nowaka, podsekretarza stanu. Witam pana ministra, witam pana Filipa Świtałę, podsekretarza stanu w tym samym ministerstwie, czyli w Ministerstwie Finansów. Witam pana Zdzisława Sokalę, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Witam pana Krzysztofa Brodę, wiceprezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Witam wszystkich gości. Przystępujemy do realizacji porządku. W punkcie pierwszym mamy rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw Prawo o miarach. Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca tamtego roku skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Proponuję skierować w celu szczegółowego rozpatrzenia tego projektu do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Wobec niezgłoszenia sprzeciwu stwierdzam, że komisja skierowała przedmiotowy projekt z druku 2503 do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku, czyli do uzupełnienia składu osobowego podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Uprzejmie informuję, że w podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych jest jeden wakat po panie pośle Kilonie Muniamie. W związku z tym proponuję uzupełnić skład podkomisji zgodnie z ustalonymi przy ich powstawaniu parytetami. Bardzo proszę przedstawiciela klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska o zgłoszenie kandydata. Możemy? Bardzo proszę, konsultacje. Prosimy o o przesunięcie terminu. Pan przewodniczący Cichoń i ja, my zdajemy sobie sprawę, że wczoraj na prezydium ja rozumiem. Ustalono, czyli jest propozycja, żeby przystąpić do kolejnego punktu, a ten punkt, jak państwo znajdziecie kandydata na tym posiedzeniu, to przyjmiemy i wrócimy do punktu drugiego. Bardzo dziękuję. Przechodzimy zatem, czy jest zgoda komisji? Nie widzę sprzeciwu. Zatem przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku dziennego. Wczoraj na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. W czasie drugiego czytania zgłoszono 9 poprawek. Sejm skierował ustawę wraz z poprawkami do komisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania. Sejm skierował ustawę wraz z poprawkami do komisji w celu przygotowania tego sprawozdania i proponuję rozpatrzenie tych poprawek w następującym porządku. Ewentualnie uzupełnienie, uzasadnienie posła zgłaszającego poprawkę, przedstawienie stanowiska rządu, też ewentualnie uwagi przedstawicieli Biura Legislacyjnego dotyczące konsekwencji wynikających z poprawek i też ewentualnie głosy za i przeciw poprawek i głosowanie. Czy są uwagi do tej propozycji? Dziękuję. Dlatego proponuję, abyśmy przystąpili do
przyjęcia tych poprawek. Poprawka pierwsza. Bardzo proszę pana posła, pana przewodniczącego Janusza Szewczaka o krótkie przedstawienie poprawki. To jest jedna z poprawek, które zostały zgłoszone w dniu wczorajszym. Te poprawki dotyczące artykułu pierwszego, bo tu jest w tym pierwszej poprawce artykuł pierwszy, ale w kolejnych jest również dotyczy artykułu drugiego, trzeciego i trzynastego. One są związane z faktem zdublowania się przepisów w zakresie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i ustawie o wzmocnieniu nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Myśmy w czasie prac komisji, ja na to zwracałem uwagę, znajdziecie to państwo w stenogramie, że będziemy musieli wcześniej czy później z tych późniejszych przepisów wykluczyć te, które będą się powtarzać. I taka sytuacja zaistniała. W związku z powyższym te właśnie poprawki znalazły się przed państwem. To wszystko, dziękuję. Bardzo dziękuję. O głos prosiła pani przewodnicząca Krystyna Skowrońska. Bardzo proszę, pani poseł. W związku z kilkoma nieszczęśliwymi, albo powiedziałabym niezręcznymi przypadkami procedowania ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i o terminie zgłoszenia tych poprawek, czyli wczoraj, poprosiłabym jednak, a jest ich niedużo, o to, aby minister finansów przedstawił całą procedurę związaną z materiałem, czy z wyjaśnił posłom funkcjonowanie określonej poprawki. My dlatego powinniśmy być bardzo ostrożni, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące procedowania między innymi nad tą ustawą. A zatem cały mechanizm w każdym przypadku, poprawki są dość skomplikowane, aby pan minister, i ja rzadko zgłaszam, proszę resort, żeby wyjaśnił, a nie posła wnioskodawcę, aby pan minister, bo były różne przypadki na tej sali, żeby pan minister wyjaśnił mechanizm i dopiero wtedy będziemy mogli podjąć odpowiedzialną decyzję, jak zagłosować w sprawie poprawek. Zgłaszała się pani przewodnicząca Paulina Henning-Kloska. Proszę bardzo, i pan przewodniczący. Szanowni państwo, dokładnie na 2 miesiące przerwaliśmy pracę nad tą ustawą. Ona dość dziwnie znikała z planu posiedzenia Sejmu przez ostatnie 2 miesiące i nagle wczoraj została przez pana marszałka umieszczona, w związku z czym wiadomo, że jakby wszystkie argumenty, które padały za poszczególnymi rozwiązaniami, nieco nam z głowy już umknęły. Natomiast patrząc na pierwszą poprawkę, którą proponuje pan poseł Szewczak, widzę, że jest to poprawka, która w punkcie A usuwa kontrolę prawidłowości i wykorzystania pomocy i wsparcia przez kasy będące w likwidacji. I widać, że są to poważne przepisy. Pan poseł mówi, że te przepisy się dublują w innych punktach ustawy o BFG. Ja bym chciała, żeby wskazać te punkty, w których dokładnie te same mechanizmy są ujęte, żebyśmy mogli sobie porównać, a następnie tak naprawdę dać nam jakąś przerwę z zapoznaniem się z tymi bardzo skomplikowanymi poprawkami, bo dostaliśmy je tak naprawdę dopiero przed chwilą. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja rozumiem, że 2 miesiące wcześniej ta ustawa to była za szybko, teraz 2 miesiące później jest za późno, ale chcę powiedzieć, że to nie są aż tak skomplikowane zmiany. W artykułu zmieniamy również artykuł 13, gdzie po prostu zapisaliśmy, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. No jest rzeczą oczywistą, że trzeba to zmienić, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim zapytam przedstawiciela rządu, to pozwolę sobie zaproponować może uwagi pana prezesa Sokala. Czy pan prezes chciałby zabrać głos? Przepraszam, że tak, bo to dotyczy
instytucji, której pan jest prezesem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, potwierdzam to, co mówił pan poseł o tym, że te zmiany wynikają z tego, że po prostu zapisy się dublują i jest niezbędne po prostu doprowadzenie do sytuacji usunięcia poszczególnych pozycji, żeby był porządek legislacyjny. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Bardzo proszę, stanowisko rządu do poprawki pierwszej. Szanowny panie przewodniczący, mamy pozytywne stanowisko tej poprawki. Jest to poprawka czyszcząca, czysto legislacyjna, ponieważ te przepisy zostały przyjęte dużo wcześniej i tu byłoby zdublowanie. Biuro Legislacyjne zakładam może to potwierdzić, więc to jest poprawka czyszcząca. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jest głos pani poseł. Pani poseł Magdalena. Tak, ponieważ przedstawiciel rządu odnosi się do, jakby odwołuje się do spraw legislacji, czy przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu mógłby nam wyjaśnić? Poprawki dostaliśmy przed chwilą. One nie są nieskomplikowane. Poseł zgłaszający te poprawki unika odpowiedzi merytorycznych, więc może dowiemy się czegoś od Biura Legislacyjnego. Bardzo proszę. Tak miałem też zrobić w takiej kolejności, ale dziękuję bardzo. Stanowisko czy opinia, jeżeli jest w tej sprawie Biura Legislacyjnego. Bardzo proszę, pan mecenas. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że poprawki zgłoszone przez klub PiS zostały rozpisane w tym dokumencie, który państwo mają przed sobą. I poprawka pierwsza łączy się z poprawką 5., 7. i 9., bo tak zostały zgłoszone. Poprawki te skreślają te przepisy, które już obowiązują, już istnieją, już obowiązują zarówno w przepisach ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, jak i w przepisach ustawy o prawo bankowe. Jedynym tutaj takim odstępstwem jest zmiana dotycząca skreślenia artykułu 152 i zastąpienia tego odesłań do artykułu 152 odesłaniami do artykułu 146g, który powtarza tak naprawdę treść artykułu 152. To jest taka czysto czyszcząca poprawka, która nie została uwzględniona przy uchwalaniu przepisów w tej ustawie o wzmocnieniu nadzoru. I to, te poprawki 1, 5, 7 i 9 służą właśnie temu. No, jedyną, jeszcze ta dziewiąta, tak, czyli zmiana przepisu o wejściu w życie, no, wiąże się po prostu z tym, że ten przepis stał się nieaktualny w związku z przedłużeniem prac. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że poprawki 1., 5., 7. i 9. rozpatrywane łącznie, ich pozytywne, ewentualne pozytywne zaopiniowanie spowoduje automatycznie negatywną opinię dla poprawki 8. Poprawka 8 zgłoszona przez Klub Nowoczesnej proponuje skreślenie z obecnie obowiązujących już przepisów prawa bankowego oddziału AB. I ona stoi w sprzeczności z tym konglomeratem poprawek, bo proszę zwrócić uwagę na poprawkę numer 7, która powinna być rozpatrywana łącznie z poprawką 1., 5. i 9. Ta poprawka numer 7 skreśla punkt 7, zmienia też artykuł 146g, w związku z czym pozytywna rekomendacja dla tych poprawek 1., 5., 7. i 9. będzie automatycznie oznaczała negatywną rekomendację dla poprawki numer 8. W związku z tym też pytanie, czy przedstawiciele klubu Nowoczesna nie powinni w tym momencie o tej poprawce opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłaszała się pani przewodnicząca. Bardzo proszę. Paulina Henik-Kloska. Szanowni państwo, moja poprawka różni się tym od poprawki pana Szewczaka, że ona skreśla w ogóle z przepisów prawa te przepisy, które w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami legislacji, niezgodny z zasadą trzech czytań, zostały wprowadzone zarówno do ustawy o nadzorze finansowym, jak i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. To jest niezwykle ważna ustawa, poprawka, która wycofuje poprawkę wdrożoną właśnie w trakcie prac nad tymi dwoma ustawami o KNF i BFG, wokół której było tyle zamieszania medialnego, tylko że ona nie wycofuje ją tylko i wyłącznie z tych przepisów o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ale z obydwu dwóch ustaw. W ogóle usuwa
te przepisy z polskiego prawa. Dlaczego zdecydowałam się jako wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych za zgodą klubu złożyć taką poprawkę? Właśnie dlatego, że są to bardzo istotne zmiany w polskim prawie, które już wcześniej eksperci wypowiadali się i prawnicy, że powinny zostać złożone jako odrębna nowelizacja prawa o nadzorze finansowym tudzież bankowym funduszu gwarancyjnym z odrębnym uzasadnieniem, po co ta szybka ścieżka legislacyjna, no niektórzy mówili uwłaszczania banków, inni kupowania banku w Polsce za jedną złotówkę, ale przypomnę, że to jest ta poprawka, w której bank, przepraszam, nadzór finansowy dostaje tą szybką ścieżkę do wydawania zgody na przejęcie banku przez bank. To jest powielenie też jakby w pewien sposób rozwiązań, które mamy w trochę pełniejszym zakresie wprowadzonych w między innymi w procesie, w ramach dyrektywy Resolution, w procesie kontrolowanej restrukturyzacji, a potem kontrolowanych przejęć banków. I uważam, że jeżeli Ministerstwo Finansów jest zdania, że takie dodatkowe przepisy i takie dodatkowe kompetencje Komisja Nadzoru Finansowego powinna dostać, to powinniśmy je przeprocedować zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami i zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym Sejmie, w oparciu o trzy czytania, z osobę rekomendującą, czy to rząd, czy grupa posłów, z pełnym uzasadnieniem wdrożenia takich, a nie innych zmian, ponieważ wiemy, ile kontrowersji i wątpliwości narosło właśnie wokół tych przepisów. Więc panie pośle, teraz zrozumiałam w pełni po wyjaśnieniu Biura Legislacyjnego pana intencje, natomiast nie mogę się zgodzić, że one są wystarczające na dzień dzisiejszy, w związku też z toczącymi się postępowaniami przez prokuraturę. Powinniśmy zachować tu pełną jasność i klarowność stanowienia prawa w Polsce. Dziękuję. Wysłuchaliśmy opinii państwa posłów, wysłuchaliśmy wystąpienia pana prezesa, stanowiska rządu i jeszcze raz Biuro Legislacyjne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, otóż jeszcze jedna uwaga. Otóż ta poprawka nie zawiera żadnych konsekwencji. Poprawka 8 oczywiście nie zawiera konsekwencji. Także te artykuły, które wynikają jakby z poprawki, które były wcześniej przyjęte, nadal będą funkcjonowały w ustawie. W związku z tym ta poprawka jest w naszej opinii niekompletna. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, wnioskuję o przejście do głosowania nad poprawką pierwszą, łącznie z poprawką 5, 7 i 9. Dziękuję bardzo. Ale był wniosek, żeby przystąpić do głosowania. Wszyscy się już wypowiedzieli. Komu pani? Ale pani przewodnicząca, na jaką odpowiedź pan jeszcze oczekuje? Ja czekam. Dobrze, ale czekam, pani przewodniczący, i poprosiłam, żeby jasno i precyzyjnie, nie zapisy i nie wykreślenie podwójnie złożonych zapisów w dwóch ustawach, ale żeby pan minister powiedział, przepis ten, skreślamy artykuł taki, ten, jasno, czytelnie, konsekwencje skreślenia, co będzie pozostawało w innej ustawie, a co skreślamy z tej ustawy. Zastrzeżenia dotyczące ominięcia trzech czytań myśmy mieli poprzednio i to nie, że jest poprawka czyszcząca. Myślę, że nawet państwo koledzy z Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą naprawdę, a zatem które podwójne zapisy, jakich kompetencji. Niestety pani poseł Masłowska, często miałam rację. Pani przewodnicząca, bardzo dziękuję. Poprosiłabym pana ministra, wykreślamy to, taki skutek. A pan poseł Szewczak, jeżeli pozwala sobie... Panie przewodniczący, prosimy o respektowanie wniosków formalnych. One mają pierwszeństwo przed wszystkimi różnymi wypowiedziami. Nieprawda, jeżeli... Jeżeli nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania przed złożeniem wniosku, to mamy prawo
otrzymać tą odpowiedź. Myślę, że pan poseł również, bo ja bym pana posła chciała zapytać, czy pan rozumie tą poprawkę? Ale pan, tak, zdecydowanie rozumiem. Proszę nie przepytywać posłów. No każdy jest tutaj autonomicznym posłem, wyraża swoją opinię. Dla jasności, pani opinia też jest przyjęta w tej chwili, wysłuchana. Był wniosek formalny, bardzo przepraszam, musimy realizować zasady. Składam wniosek formalny przeciwny, aby minister wyjaśnił konsekwencje tej poprawki i wyjaśnił również uwagi i wątpliwości. Uwagi i wątpliwości Biura Legislacyjnego o niekompletności tej poprawki. Bardzo dziękuję. Pan minister wypowiedział się w takim zakresie, jakim uważał. Czy jest przeciw wobec przyjęcia poprawki pierwszej, głosowanej łącznie z 5., 7. i 9? Czy jest przeciw? Jest przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o ogłoszenie wyników głosowania. 19 głosów za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do kolejnej. Poprawki zostały przyjęte w takim... Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę. Znaczy, zgodnie z tym, co było wcześniej powiedziane, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jakby przyjęcie tych poprawek, pozytywna rekomendacja tych poprawek oznacza negatywną rekomendację dla poprawki 8. Dziękuję. Pan mecenas zakończył, tak? Bo było stanowisko biura. Tak? Tak. Dziękuję bardzo. I teraz jest zgłoszenie pani przewodniczącej. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do Biura Legislacyjnego, bo w związku z tym, że moja poprawka idzie dalej, czy nie powinno być tak, że tak naprawdę ona powinna być głosowana w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności poprawka pana Szewczaka, bo one nie są ani przeciwstawne, ani, że tak powiem, kasujące siebie. Moja poprawka w mojej ocenie jest dalej idąca. W związku z tym powinna zostać poddana pod głosowanie w pierwszej kolejności, a w drugiej poprawka pana posła Szewczaka. Dziękuję pani przewodniczącej. Jeszcze raz proszę biuro o zajęcie stanowiska w sprawie sugestii. Te poprawki zgłoszone wcześniej w konglomeracie poprawek wcześniej zgłoszonych włącznie do głośnego głosowania 1., 5., 7. i 9. są poprawkami dalej idącymi. Na przykład w poprawce 7. skreślenie punktu 7. Tak? Więc w naszej ocenie ten konglomerat poprawek to są poprawki dalej idące i one powinny być głosowane jako pierwsze. I konsekwencją ich przyjęcia jest bezprzedmiotowość czy negatywna rekomendacja w tym wypadku dla poprawki 8. Dziękuję. Tak jest. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj jasność. Bardzo proszę o poprawkę kolejną. Pan przewodniczący Janusz Szewczak. To jest poprawka druga. Nowoczesnej. Bardzo proszę. To jest dla pani przewodniczącej. Bardzo proszę. Szanowni państwo, poprawka numer 2 złożona przez Klub Nowoczesna wraca do tematu tego, że w Radzie Funduszu powinni znaleźć się również przedstawiciele Związku Banków Polskich. Wczoraj na sali plenarnej w trakcie sprawozdania z prac w komisji dyskutowaliśmy z panem ministrem na ten temat. Pan minister uznał, że przypomniał, że przedstawiciele Związku Banków Polskich zostali usunięci z Rady Funduszu w związku, i pewnie te argumenty również dzisiaj padną z ust pana ministra, w związku z tym, że no jakby BFG odpowiada za realizację dyrektywy Resolution i jakoby przedstawiciele Związku Banków Polskich podejmowaliby w procesach restrukturyzacji decyzje w swojej własnej sprawie. No, szanowni państwo, biorąc pod uwagę okoliczności, które mieliśmy okazję obserwować w listopadzie, gdzie no być może, bo tak jak powiedziałam, zajmuje się tym prokuratura, ktoś z przedstawicielstwa KNF-u może BFG działał na szkodę, mógł działać na specjalną szkodę banku X, żeby doprowadzić do jego przejęcia
za złotówkę. Wydaje się, że jednak przedstawicielstwo sektora w Radzie Funduszu dla zachowania pewnej transparentności jest konieczne. I usłyszeliśmy, że no przejęcia za złotówkę to się zdarzają, natomiast pytanie, panie ministrze, czy zdarzają się celowe działania, które mają do tych przejęć za złotówkę doprowadzić, bo dokładnie my dzisiaj mamy taką sytuację w Polsce, że wysoko postawiony urzędnik państwowy, a dokładnie między innymi szef Komisji Nadzoru Finansowego jest pani w areszcie, dlatego proszę, że jest zreferować oto poprawkę, a nie ale przechodzić ja dokładnie poza uzasadniam zakres. Moją poprawkę. Panie przewodniczący, proszę mi nie przeszkadzać. Jest uzasadnienie. Jest uzasadnienie. I szef Komisji Nadzoru Finansowego przebywa w areszcie, były właśnie między innymi z tego powodu i obwinia, że być może siedzący tutaj z nami na sali szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego miał plan celowego doprowadzenia banku do upadłości. Pani przewodnicząca, po raz drugi proszę tak o uzasadnienie poprawki, bo będę musiał pani odebrać ocenie, głos. Tak jak powiedziałam, w mojej ocenie w Radzie Funduszu powinni znaleźć się członkowie, przedstawiciele Związku Banków Polskich, żeby mogli no jakby mieć wgląd w ważne procesy, które odbywają się między innymi w tej instytucji. Stanowisko rządu odnośnie tej poprawki. Szanowny panie przewodniczący, negatywne jest, podkreśliłem wiele razy, że zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego są takie, że przedstawiciele Izby Gospodarczej nie powinni zasiadać w tym ciele. Tym bardziej po tym, jak od 2016 stało się to również organem resolution, tym bardziej to zostało podkreślane, uwypuklane. Więc to była czysta rekomendacja standardów międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze pani przewodnicząca Krystyna Skowrońska prosi o głos. Wypowiedzi pana ministra. Słyszymy słowo powinni, ale nie muszą. Ale czyli przepisy prawa krajowego pozwalają na regulacje w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jest przeciw wobec przyjęcia poprawki drugiej? Jest przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki numer 2? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę panią sekretarz o czytanie wyników głosowania poprawki numer 2. 10 głosów za, 18 przeciw, 1 wstrzymujący. W wyniku głosowania poprawka druga została odrzucona. Przystępujemy do kolejnej poprawki. Pan przewodniczący Janusz Szewczak, poprawka numer 3. Przepraszam bardzo. Poprawka numer 3 dotyczy kwestii związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych i zrzeszeń, ale tak naprawdę dotyczy pewnej perspektywy stosowania słowniczka, prawidłowości tych zapisów. W związku z powyższym no, proponuje się powtórzenie tych treści, tych norm z ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i ich zrzeszaniu się w bankach zrzeszających. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Stanowisko rządu? Pozytywne. Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag. Dziękuję. Głos pani przewodniczącej Krystyny Skowrońskiej. Rozumiemy tutaj, że mamy do czynienia z utworzeniem ewentualnie nowego banku zrzeszającego dla banków spółdzielczych i wymogów kapitałowych. Jest to nowa kwestia, która została wprowadzona do tej ustawy. To jest całkiem nowa kwestia, której wcześniej nie omawialiśmy. Dodajemy między innymi ten punkt w poprawce trzeciej, punkt B i dodanie tego punktu 6a. Poprosiłabym jednak mimo wszystko pana ministra o udzielenie odpowiedzi, jak i z kim konsultowano wprowadzenie tego projektu, czy po stronie resortu ten projekt był, taka propozycja, takie tematy były omawiane, bo chcielibyśmy wiedzieć, skąd pojawia się ten pomysł w poprawce.
Chcielibyśmy jednak mimo wszystko wiedzieć, skąd pojawił się i jakie oczekiwanie rynku, a jest ze strony, i w tym przypadku również stanowisko Ministerstwa Finansów, jak i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a jeżeli są na sali przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, to również opinie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie tej poprawki chciałabym poznać i myślę, że również państwo posłowie. Dziękuję. Czy pan minister chciał się odnieść? Bardzo proszę. Tak, szanowny panie przewodniczący, no, wszystkie merytoryczne dyskusje odbyły się podczas pierwszego czytania, podczas posiedzenia komisji. Natomiast ta poprawka, pragnę podkreślić, jest poprawka również techniczna, legislacyjna. Ona powstała na podstawie uwag legislacyjnych podczas pierwszego czytania i była stworzona w konsultacji z panami legislatorami po to, żeby legislacyjnie dobrze projekt wyglądał. Więc to jest jedyna taka poprawka, więc nie bardzo rozumiem tych pytań wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Czy jest przeciw wobec przyjęcia poprawki numer 3? Jest przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki numer 3? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Tu jest jeszcze pani poseł przyszła, proszę doliczyć. Tak, dziękuję. Proszę panią sekretarz o ogłoszenie wyników głosowania. 17 głosów za, 2 przeciw, 10 wstrzymujących. Dziękuję. Poprawka numer 3 została przyjęta. Przystępujemy do poprawki numer 4. Proszę pana posła o przedstawienie istoty tej poprawki. Poprawka numer 4, szanowni państwo, to są przepisy, które mają na celu dokonanie korekty brzmienia o dodanie brakującego sformułowania nierzetelnego i nieterminowego wykonania obowiązków. To jest zapis z zakresu artykułu 335 ust. 1 i 336 ust. 1. On jest szerszy niż dotychczasowy zapis niewykonania obowiązków, ponieważ wnosimy nierzetelne i nieterminowe, precyzujemy to niewykonanie obowiązków, które mogło rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Stanowisko rządu, panie ministrze? Pozytywnie odnosimy się do poprawki. Dziękuję. Czy jest przeciw wobec przyjęcia poprawki numer 4? Poprawka została przyjęta. Poprawka numer 5 została przyjęta. Proszę pana przewodniczącego o krótkie zreferowanie poprawki numer 6. Przepraszam panią poseł. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ta poprawka jest też odpowiedzią na głos, no już wieloletni chyba sektora, przywrócenia możliwości odliczania od podatku składki, które banki płacą na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jak państwo wiedzą, jest to rzeczowe i faktyczne koszt, który ponoszą instytucje finansowe, a wszystkie koszty, które ponoszą instytucje finansowe, przekładane są na klientów. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, czy podatek dla instytucji finansowych, czy składka na BFG jest takim przychodem, który obciąża rachunek instytucji finansowych, a ostatecznie lokowany jest w różnych usługach i produktach, więc płacą go nasi obywatele. Uważamy, że jeżeli jest to rzeczywisty koszt, które ponoszą banki, w niektórych przypadkach to jest znaczny i duży, powinna istnieć możliwość odliczenia go od podatku, tak aby w mniejszym stopniu obciążał on po prostu naszych obywateli, bo to myślą ostatecznie o nich ta poprawka. Bardzo dziękuję za przedstawienie poprawki. Jeszcze pani poseł Krystyna Skowrońska prosi o głos. Pani przewodnicząca Hennig-Kloska przedstawiła, jak wyglądała dyskusja na temat tego rozwiązania na poprzednim etapie procedowania tego projektu. Jesteśmy za tym, aby o bezpieczeństwo w całym sektorze instytucji finansowych wszystkich banków i SKOK-ów ponoszą banki. Nałożono w tym czasie, za tym rozwiązaniem przemawia również sytuacja i w tym czasie w zakresie podatku nałożono tak zwany podatek bankowy i wdrażanie wszystkich norm związanych z uszczelnianiem systemu i z gwarancją tego systemu ponoszą banki, SKOK-i.
z tym, że banki ponoszą w zdecydowanie wyższej wysokości, dlatego że przypisana składka i forma realizowania w sytuacji trudnych, w sytuacjach trudnych wypłaty gwarantowanych depozytów jest w zasadzie, gdybyśmy prześledzili sytuację nałożona na, realizuje to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale z pieniędzy, które zostały złożone. A zatem koszt gwarantowania bezpieczeństwa, to jest koszt gwarantowania bezpieczeństwa, powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę stanowisko rządu, panie ministrze. Szanowny panie przewodniczący, negatywnie się odnosimy do tej poprawki. Dziękuję bardzo. W związku z tym, czy jest przeciw wobec przyjęcia tej poprawki? Jest. Jest przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki numer 6? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę panią sekretarz o podanie wyników głosowania. 12 głosów za, 19 przeciw, nikt się nie wstrzymał. W wyniku głosowania poprawka numer 6 nie uzyskała poparcia, została odrzucona. Poprawka 7 była głosowana. Wszystkie poprawki zostały już przyjęte przez Wysoką Komisję. Zatem wyczerpaliśmy ten punkt posiedzenia i wracamy do punktu drugiego, do uzupełnienia składu osobowego podkomisji. Bardzo proszę, nie wiem, czy pana przewodniczącego Janusza Cichonia, bo widzę, że bardzo proszę, panie przewodniczący, zgłoszenie. Pan Jarosław Urbaniak. Do składu komisji pan przewodniczący zgłosił pana posła Urbaniaka. Czy jest przeciw co do tej kandydatury? Nie ma. Zatem pan Jarosław Urbaniak został dołączony do składu komisji decyzją Wysokiej Komisji i pan przewodniczący Janusz Szewczak chciał jeszcze zabrać głos po przyjęciu, po omówieniu wszystkich poprawek. No, panie przewodniczący, sprawozdawcy musimy jeszcze wybrać. Dojdziemy do tego, pan przewodniczący. Szanowni państwo, chciałbym zaapelować do koleżanek i kolegów posłów o mniejszą dozę nowoczesności w procesach legislacyjnych, żebyśmy w czasie debat legislacyjnych do tych poprawek nie włączali kwestii insynuacji, które mają często charakter pomówień. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozostało nam... Proszę bardzo. Chciałabym, aby pan przewodniczący Szewczak, jesteśmy w szczególnym okresie, również zaapelował do członków rządu. Jeżeli pan apeluje dzisiaj do posłów Komisji Finansów Publicznych, którzy mówią o zdarzeniach, które miały miejsce, żebyśmy w zgodzie również na posiedzeniach plenarnych Sejmu w stosunku do przedstawicieli rządu pańskiej opcji politycznej, ale również marszałków Sejmu, abyśmy zachowali umiar, wstrzemięźliwość i szacunek dla wzajemnej pracy. Dziękuję. Dziękuję. Pozostała nam powinność wybrania posła sprawozdawcy. Proponuję, aby posłem sprawozdawcą był, tak jak w poprzednich naszych posiedzeniach, pan przewodniczący Janusz Szewczak. Czy jest przeciw? Zatem komisja wybrała pana posła Janusza Szewczaka jako posła sprawozdawcę do tego projektu ustawy. Dziękuję. Wyczerpaliśmy wszystkie punkty posiedzenia. Zamykam posiedzenie Komisji Finansów. Dziękuję państwu.